ponad 70 milionów złotych w ramach zintegrowanych porozumień terytorialnych, umowy między samorządami podpisane, porozumienie podpisane. W jakim kierunku powiat szczecinecki będzie zmierzał w tej perspektywie unijnej? Znaczy, to ma pan tu całkowicie rację, ponad 72 miliony jest na ten cel, gdybyśmy liczyli euro po 4,60 akurat, tak? Więc niedawno takie porozumienie podpisaliśmy. Mogę powiedzieć tak, przyczynkiem do tego było też poprzednie budżetowanie unijne, dlatego że funkcjonowały kontrakty samorządowe. W województwie zachodniopomorskim były dwa ZIT-y, koszalińsko-kołobrzesko-białogardzki i szczeciński, a w pozostałych powiatach lub grupach powiatów były kontrakty samorządowe. Marszałek województwa doszedł do wniosku, że to się dobrze sprawdziło i poszedł dalej. I to jest taki, po porozumieniu z samorządami, pomysł na inne funkcjonowanie też i inne działania w zakresie środków finansowych. Województwo otrzymało już po uzgodnieniu z Komisją Europejską miliard, prawie 700 milionów euro. Na ZIT-y marszałek przeznaczył 300 milionów euro, więc to jest dosyć pokaźna kwota, jest 12 ZIT-ów w województwie zachodniopomorskim. I teraz tak, my mamy to szczęście, że żeśmy doszli do wniosku, że jest ZIT szczecinecki. W tym ZIT-cie szczecineckim obejmuje cały powiat, czyli jest 6 samorządów gminnych i samorząd powiatowy. Są też takie ZIT-y, które mają 3 powiaty. No i wtedy, czy na przykład Drawsko, Świdwin, Łobez, 3 powiaty, 18 gmin, czy 19 nawet. To więc to jest dosyć trudne, powiem zaraz dlaczego. Dlatego, że jeżeli teraz patrzymy na to porozumienie, które podpisaliśmy, to my musimy zdecydować wspólnie, w drodze porozumień, wyboru takiego czy innego, jak te 72 miliony wykorzystać. No teraz sobie proszę wyobrazić, że jest jeden starosta i sześciu burmistrzów, jak te pieniądze wykorzystać. Ale teraz, jeżeli jest właśnie ten strefa centralna, tak, i oni mają 3 starostów i 18 wójtów burmistrzów, tam dopiero oczywiście mogą trwać tarcia i spory. Dlatego, że każdy gdzieś tu chce, aby jego przedsięwzięć było najwięcej zrealizowanych. To porozumienie daje tutaj możliwość, znaczy niemożliwość, a jest już podpisane, że liderem tego porozumienia, tego naszego ZIT-u jest miasto Szczecinek i pan burmistrz, ale tam są takie ciała jak komitet sterujący, gdzie przewodniczy mu pan burmistrz, ale wszyscy wójtowie, burmistrzowie i starosta wchodzą w skład komitetu sterującego i my będziemy głosować i ilość głosów, powiedzmy pewne rzeczy, które są, będzie decydować, czy takie przedsięwzięcia zostaną parte, czy takie. Jest grupa robocza, w grupie roboczej każdy ma swoich przedstawicieli. Jest grupa gospodarczo-społeczna, gdzieś też są jakby tacy eksperci, będą pewne rzeczy oceniać. Przygotowane zostały takie ankiety, tak, które poprzez wszystkie samorządy nasze zaproponowały jakieś inwestycje do realizacji w tym obszarze. No i wyszło nam na to, że jak zostało to zsumowane, to wyszło 184 miliony, a 72 mamy. Więc pytanie jest teraz takie, jak dojść do porozumienia, żeby to w miarę, w jakiś sposób rozsądny i właściwy podzielić na poszczególne nasze gminy. Więc Unia Europejska stawia na partnerstwo. No więc dlatego zintegrowane inwestycje terytorialne. On mówi o tym, żeby to robić wspólnie, a nie każdy sobie coś tam uskrobie. Tak? No to jest przykład tych ścieżek rowerowych. Ten zrobił tu 2 kilometry, ale do niczego nie dochodzi. Ten zrobił dwa i niby mówi, mamy ścieżki, no ale trzeba przejdziesz 2 kilometry, a później rower pod pachę i idziesz do następnej ścieżki akurat. Więc właśnie o to chodzi. Ja na tym spotkaniu głównie nie ukrywam, jakby poruszałem kwestię niezmiernie ważną, że skoro wystąpiliśmy z tymi 184 milionami, teraz musimy sami zweryfikować te inwestycje. Tak? Po pierwsze, które były na wyrost, no to czasami wizjonerstwo też tam było. Do których jesteśmy dobrze przygotowani w zakresie tego, czy posiadamy dokumentację techniczną, czy chociażby PFU, czyli program funkcjonalno-użytkowy. Sprawdzić, jak te inwestycje będą finansowane w sensie procentowym, czy to będzie 50 do 50, 75 do 25, czy 85 do 15 i czy będziemy mieli własne środki finansowe na uzupełnienie wkładu własnego i dopiero wtedy zbudować inwestycje i przy tym wszystkim jeszcze spróbować wtedy okroić, samemu się trochę skontrolować, żeby obniżyć wartość tych pomysłów i dopiero wtedy zobaczyć, co z tych przedsięwzięć naszych możemy zbudować wspólnie. Na przykład, no to jest taki prosty. Jeżeli mówimy dzisiaj o jakiejś oszczędności energii, pewne rzeczy się zaczęły. Może być wspólny projekt dotyczący wymiany lamp oświetleniowych przy ulicach, czy to w mieście, czy we wszystkich miejscowościach na lampy LED-owe.
jest jakiś efekt wspólny oszczędności. Też kilka pomysłów było dotyczących budowania marin i przystani kajakowych. Tak? I oczywiście to też jest w mojej opinii do realizacji, bo każdy z samorządów, czy to Borne, czy gmina wiejska Szczecinek, czy miasto, czy my również jako powiat, czy nawet Grzmiąca, która nie ma tam zbytnio jezior, ale pomyślała jakieś przystanie kajakowe, moglibyśmy w tym obszarze coś tam zrobić. Czy chociażby mniejsze wydatki związane ze ścieżkami rowerowymi, żeby któreś tam połączyć. W mojej opinii jest to możliwe. Żeby było to możliwe, to każdy z nas musi tam odrzucić własne, nie wiadomo jakie aspiracje, że ja przygarnę sobie te wszystkie pieniądze i będę tutaj wszystko to miał i rozsądnie patrzał na to, żebyśmy mówili o takim w jakimś sensie zrównoważonym rozwoju albo łączących przedsięwzięciach w tych inwestycjach. To jest niesamowita sztuka, ale jeżeli wszyscy weźmiemy sobie to za cel, to jest to możliwe do wykonania. I jeszcze jest takie coś, co się nazywa pomocą techniczną. W tej umowie mieliśmy napisane, że wszystkie koszty każdy z będziemy ponosił 14,5% razy 7, tak? Ale nie wiedzieliśmy wtedy, że będzie pomoc techniczna. Dzisiaj marszałek przyznał pomoc techniczną dla wszystkich ZIT-ów. Myśmy policzyli, to będzie około 1 200 000 złotych. Ważnym jest, na co wykorzystamy tą pomoc techniczną. Bo w mojej opinii można by ją wykorzystać na właśnie przygotowanie programów funkcjonalno-użytkowych na jakieś przedsięwzięcia, analizę związaną z ochroną środowiska, jeżeli będzie trzeba, to raporty, jeszcze coś innego, a nie tylko i wyłącznie na przykład na, nie wiem, uposażenia dla pracowników Urzędu Miasta, którzy będą prowadzić to przedsięwzięcie jako lider. Pewnie część można dla koordynatora, bo to jest jakaś dodatkowa praca, ja o tym wiem, bo kiedyś realizowaliśmy potężny program termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej dla 5 powiatów, 21 gmin na 80 milionów i tę część kosztów myśmy z obsługi technicznej ponosili. Ale tutaj musi być ogromna chęć współpracy, współdziałania. To przez nas zostało dosyć mocno wyartykułowane. Myślę, że do pana burmistrza jako lidera tego projektu dotarło i mam nadzieję, że dzisiaj po tych wszystkich naszych uwagach, rozmowach i po podpisaniu tego porozumienia to będzie jeden z lepiej działających ZIT-ów, dlatego że on obejmuje powiat. Tam nie będzie sporów typu, a dla którego powiatu? Tu może być nawet spór dotyczący, jak to rozdzielić między na przykład miasto Szczecinek a gminę Grzmiącą, która no, całkiem ma inne uwarunkowania czy inne przedsięwzięcia. Mało tego, jest jeszcze jedna uwaga. Te środki finansowe w postaci tych 72 milionów, one są podzielone na trzy obszary. To nie jest tak, że wszystko można wykorzystać na jeden cel tylko, tak? A w tych obszarach, na przykład w obszarze pierwszym jest 4 jeszcze cele szczegółowe, więc one są troszkę poszufladkowane, więc też jest istotne i ważne, abyśmy projekty mieli do poszczególnej szufladki, tak? Do poszczególnej szufladki, bo wtedy właściwie wykorzystamy. I warunek następny, marszałek stawia taki jeszcze argument. Poproszę zwrócić uwagę, mówimy budżetowanie 2021-2027, a mamy 2023, czyli zostało nam tylko 4 lata do wykorzystania tych środków finansowych, więc marszałek stawia warunek. W każdym roku musicie wykorzystać 1/4 tych środków finansowych, a więc musicie być dobrze przygotowani. Stąd wracamy. Posiadasz dokumentację techniczną, posiadasz PFU, jesteś przygotowany, ok, uwzględniamy to. A jak miałeś taki pomysł, że zrobimy tam fikumiku, przepraszam za wyrażenie, no to nie, no to twoje fikumiku nigdy nie będzie miało możliwości wsparcia, bo do niczego jesteś nieprzygotowany. Więc chyba, że za 4 lata. Chyba za 4 lata i to może już różnie wyglądać, więc fajnie, że mamy te środki finansowe, bo one nie będą podlegały jakiemuś naborowi konkursowemu, tylko one są już nam przydzielone. Dodatkowo będziemy mogli się ubiegać o dofinansowanie jeszcze w naborach konkursowych u pana w tym województwie zachodniopomorskim, Fundusze Europejskie Pomorza Zachodniego. Jeżeli nam się uda tych pieniędzy więcej zgarnąć, to tylko korzyść dla mieszkańców powiatu, poszczególnej gminy, miast w powiecie szczecineckim i o to trzeba się starać, o to trzeba zabiegać, ale poprzez współpracę, współdziałanie, a nie rywalizację.